Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Isuzu Dimaxa. Isuzu to chyba jedna z najbardziej egzotycznych marek w naszym kraju, która dodatkowo ma najmniejszą gamę, bo mamy tylko jeden model testowanego Dimaxa. W Japonii, czyli kraju, skąd pochodzi Isuzu, poza pick-upem Dimaxem mamy jeszcze Suwa MUX oraz trzy ciężarówki i autobus. To tak, w ramach ciekawostki. Wróćmy do Dimaxa. Pierwsza generacja Dimaxa została pokazana w 2002 roku, jednak historia pick-upów od Isuzu sięga dużo dalej. Pierwszy pick-up tej marki został pokazany w 1963 roku, czyli niemal 60 lat temu. Wtedy to pokazano model Wasp. Jak widzicie, później było jeszcze kilka różnych modeli, które również były pick-upami czyli autami osobowymi, które mają pełnić użytkową rolę. I taki też jest nowy Dimax, który, muszę przyznać, wygląda bardzo bojowo zwłaszcza przednia część chociaż w sumie w pick-upie ciężko na nowo zaprojektować tylną część bo tam zawsze jest paka z otwieraną burtą. Tak więc przód to pole do popisu dla projektantów i w tym wypadku udało się to świetnie Zwłaszcza w takiej konfiguracji jak testowana, czyli pomarańczowy lakier i czarne aluminiowe felgi Aż szkoda takim autem wjeżdżać w teren Oczywiście w podstawie D-Max wygląda zgoła inaczej. Mamy stalowe felgi oraz sporo czarnego plastiku Testowany egzemplarz to wyposażenie LSX, czyli najwyższe możliwe z lakierowanymi zderzakami, emblematami pomalowanymi na czarny połysk, czy z 18 celowymi aluminiowymi felgami to taki typowy konflikt pod bulwarówkę, bo jak auto ma pracować, to raczej wybierze się podstawowy wygląd, tańszy i mniej szkoda w terenie. Zabrakło mi jednak jednej rzeczy: ucha z tyłu do holowania lub ewentualnego wyciągania auta, gdyby w terenie się poddało. Z przodu mamy ucho schowane pod zderzakiem, gdzie znajdziemy też osłonę pod silnikiem. Z tyłu pod zderzakiem znajdziemy za to wydech oraz koło zapasowe. Pora zerknąć na pakę, która może mieć oczywiście różne zabudowy. Ja miałem, w moim odczuciu, najmniej praktyczną z dostępnych, bo była otwierana do góry, pod kątem 45 stopni. Lepszym rozwiązaniem jest już taka pełna zabudowa, albo taka zwijana, bo tutaj nie można przewieźć nic większego, bo pokrywa paki na to nie pozwoli. Chociaż zawsze można ją odkręcić, ale to trochę za dużo kłopotu. Świetnie, że burta ma amortyzator, czyli siłownik, dzięki któremu klepa powoli i ładnie się opuszcza, a nie wali z całej siły. Niestety. Trzeba zawsze pamiętać, żeby pakę zamykać na klucz, bowiem nie jest ona podpięta do centralnego zamka. Zwłaszcza jak mamy kluczyk taki jak ja, czyli taki bezkluczykowy, to trzeba go rozebrać i dopiero wyjąć ze środka. Swoją drogą dużo pick-upów na rynku nie ma tej klapy podpiętej pod centralny zamek, co mnie trochę dziwi, bo przecież nie problem doprowadzić tej kable, zwłaszcza na przykład Dimax ma kamerę cofania zamontowaną na klapie. No cóż, może wy wiecie dlaczego klapy nie mają centralnych zamków? Paka, czyli skrzynia ładunkowa, ma 1530 mm szerokości, 1571 mm długości oraz 490 mm wysokości. Ładowność paki to 1088 kg ze skrzynią manualną lub 1065 kg ze skrzynią automatyczną. Ale te wszystkie wartości można zwiększyć, bowiem D-MAX występuje w trzech wariantach nadwoziowych. Możemy mieć krótką kabinę, powiększoną albo właśnie podwójną, jak testowana. Tym sposobem, wybierając krótką kabinę. Paka ma nawet 2330 mm długości i może przewozić do 1202 kg. A sam Dimax ma 5305 mm w odmianie z krótką kabiną, albo 5265 mm z większymi kabinami. Ja miałem właśnie podwójną kabinę, czyli najmniejszą pakę, ale dzięki temu miałem z tyłu trzy miejsca, gdzie da się wygodnie podróżować. No, może nie jakoś super wygodnie, bowiem kanapa niestety jest dość pionowa, ale to taka przypadłość niemal wszystkich pick-upów. Chociaż i tak wydaje mi się, że Isuzu nieco ją pochyliło. Miejsca jest wystarczająco. A w opcji do dyspozycji dostajemy podłokietnik z dwoma miejscami napoje, a także oddzielne nawiewy oraz złącze USB. Jest też rozkładany haczyk o dźwigu 4 kg w plecach kierowcy oraz wielka cykor łapka. Ta łapka sprawdza się idealnie przy wsiadaniu oraz w terenie, żeby się zablokować. Z tyłu mamy też dodatkowe schowki, które są ukryte pod kanapą. Kanapę można zaczepić o zagłówki i raz, że w ten sposób możemy przewozić większe gabaryty, a dwa, że właśnie pod spodem są jeszcze dodatkowe schowki. Z przodu jest dużo wygodniej, a w opcji fotel kierowcy może być w pełni elektryczny. Siedzimy oczywiście bardzo wysoko, a kierownica ma regulację w dwóch płaszczyznach. Nowy Dimax ma oczywiście też nową deskę rozdzielczą z wielkim opcjonalnym ekranem na środku. I muszę przyznać, że nowa deska wygląda znacznie lepiej niż ta w poprzedniku. Teraz wydaje się naprawdę ładnie i nowocześnie. No, może poza aż tak dużym ekranem, bo chyba w pick nie ma takiej potrzeby. Ale poza tym, wizualnie wszystko wygląda naprawdę dobrze i jest nieźle spasowane. Zdarzają się co prawda drobne skrzypcięcia, a plastik jest momentami bardzo twardy, ale w tej klasie to norma Niestety musiało pojawić się piano black, co w aucie roboczym jest beznadziejnym wyborem i tego tu nie powinno być Zwłaszcza, że to coś też jest na rączkach od drzwi! W sumie to sam ekran ma też dość okrojone funkcje i w zasadzie służy on nam tylko i wyłącznie za obsługę audio Żadnych ustawień auta czy systemów tutaj nie znajdziemy, a wszystko zostało wrzucone na ten ekran pomiędzy zegarami i w zasadzie ten ekran jest przez to bardzo nieczytelny i w sumie mało wygodny W ogóle zobaczcie jak dziwnie jest położony, pod nim jest duże czarne pole Dopiero jak odpalamy samochód, to zagadka czarnego pola się rozwiązuje, bo w tym miejscu mamy liczne ikony Jeszcze tak wracając do ekranu głównego, występuje on w dwóch wersjach I ja miałem tą większą, do której m.in. jest zamontowana zmieniarka na płyty CD/DVD, którą schowano w schowku Sam ekran działa dość wolno i się przycina Dużym plusem jest możliwość sparowania telefonu za pomocą Android Auto albo Apple CarPlay Sprawdziłem i działa to przyzwoicie. Pewnym minusem obsługi systemu w Dimaxie jest brak języka polskiego. W kabinie Dimaxa znajdziemy też sporo schowków i przegródek. Mamy miejsce idealne na telefon za skrzynią biegów. Dalej są dwa miejsca napoje oraz zamykany schowek w podłokietniku. Swoją drogą szkoda, że nie jest regulowany ten podłokietnik. Dalej są duże miejsca na napoje w drzwiach oraz aż dwa schowki przed pasażerem. Dolny oraz górny. Kolejny zamykany schowek jest na górze deski rozdzielczej, a także po lewej stronie od kierownicy. Są też dwa dodatkowe rozkładane miejsca na poje oraz miejsce na okulary w dachu. Dużo tego. Pora więc zajrzeć pod maskę. Tutaj akurat bez zmian, bo mamy tą samą jednostkę co poprzednia generacja Poliwcie, czyli mowa tutaj o turbodieslu 1.9. Ale nie, spokojnie, nie jest to legendarna jednostka z pasata. Tu jest nawet lepiej, bo jest to jednostka Isuzu, która ma bardzo dobre opinie. Zresztą w ogóle Isuzu wie jak robić silniki i robi je też dla innych producentów czy maszyn do użytku przemysłowego. Silnik testowany w maxie ma 163 konie oraz 360 nm, a jedna zmiana względem poprzedniej generacji w tym silniku to dorzucony AdBlue. Tak ta bestia pracuje. Ogólnie silnik, mówiąc delikatnie, pracuje bardzo głośno i również w kabinie jest mocno słyszalny. Silnik ten jest też jedną z najmniejszych jednostek wśród konkurencji, jaką możemy kupić, oraz jedną z najsłabszych. Zdarza się, że konkurencja ma nieco mniejszą moc, a jednak moment obrotowy jest większy. Co ciekawe, na innych rynkach d może mieć 3-litrowego turbodiesla rzędową czwórkę, o mocy 190 koni i momencie 450 Nm. Szkoda, że w Polsce nie ma takiego silnika, ale pewnie chodzi o akcyzę, bo wtedy znacznie wzrosłaby cena egzemplarza z taką jednostką i Niestety, czuć, że Dimax ma mniejszą pojemność, bowiem przy wyższych prędkościach auto no nie jedzie. Gaz służy niczym potencjomet do głośności, a prędkość bardzo powoli się zwiększa. Być może ze skrzynią manualną byłoby nieco lepiej, bowiem ja miałem automat, który był super wolny. To pewnie ta sama skrzynia, co była w poprzedniej generacji, i tam też narzekałem, że to była bardzo wolna konstrukcja. Teraz, no, być może jest nieco szybciej, ale wciąż wolno. A jest to sześciostopniowy Aisin Poważnie, skrzynia jest bardzo wolna, czasami się gubi, a czasem przeciąga biegi ponad 3500 obrotów. No, działa dość kiepsko. Kiepsko też działa prędkościomierz, który przez pierwsze sekundy po ruszaniu zawiesza się. Zresztą zobaczcie sami. to nie jest przypadłość tylko mojego egzemplarza, bo widziałem kilka testów przyspieszenia D-Maxów i tam też z miejsca wskazówka od prędkościomierza zawsze ruszała z opóźnieniem. Dziwne. Przy okazji do setki d jest całkiem żwawy, bowiem robi ją w 10,2 sekundy Co ciekawe, producent nawet nie podaje czasu 0 na swojej stronie internetowej Najlepiej jest tak do 50-60 km na godzinę, gdzie samochód bardzo szybko się zbiera i dość łatwo gubi trakcję Trzeba uważać, zwłaszcza na mokrym, chociaż ja miałem zimowe opony, więc pewnie w tym też było nieco winy z drugiej strony muszę pochwalić opony, bowiem były to Nokiany, które bardzo dobrze radziły sobie na błocie. Podsumowując, osiągi: z miejsca jest bardzo dobrze, potem niestety skrzynia mocno zamula, a silnik ma dość małą pojemność i powyżej 110-120 km na godzinę zaczyna brakować pary. Ale w takich pick-upach na szczęście nie chodzi o osiągi ani o szybkość zmiany biegów. Pick-up ma być twardy w terenie i przewozić masę towaru. Zacznijmy więc od tego drugiego. Tak jak mówiłem wcześniej, D-Max w zależności od wersji może napakę wrzucić od 1065 do 1202 kg. Do tego każda wersja może ciągnąć przyczepę z hamulcem do 3,5 tony. Bez hamulca jest to standardowo 750 kg. Do tego auto ma 24 cm prześwitu oraz może brodzić w 80 cm wody. No i oczywiście, jak przystało na prawdziwego pickupa, mamy napęd na 4 koła, którym możemy sterować. Normalnie jeździmy z napędem 2H, czyli napędem na tylną oś. Pod pokrętłem mamy jeszcze 4H, czyli dopinamy przednią oś, oraz 4L, czyli dopinamy przednią oś, ale dodatkowo z reduktorem Do pomocy mamy też asystenta zjazdu oraz blokadę tylnego mechanizmu różnicowego Niestety, Isuzu D-Max nie posiada centralnego dyferencjału, czyli nie możemy jeździć w ustawieniu z napędem na 4 koła po asfalcie To znaczy możemy, bo fizycznie przepięcie z 2H na 4H może się odbyć podczas jazdy i to do prędkości 100 km na godzinę z tym, że w praktyce oznaczać to będzie, że koła przedniej, jak i tylnej osi kręcą się z taką samą prędkością, a my nie mając centralnego dyferencjału czy żadnego innego układu opartego na sprzęgle, żeby kompresować napięcie, doprowadzamy do ogromnego zużycia opon, przegubów, mostów czy skrzyni biegów. Tak więc 4H oraz 4L oczywiście jest przygotowane tylko na śliskie nawierzchnie czytaj głównie w teren. Zresztą na głowo kierowcy na osłonie od słońca jest taka oto naklejka, wyjaśniająca kiedy i jak używać napędów. Są jednak pick-upy na rynku, które posiadają centralny dyferencjał i jest to np. Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok oraz Mercedes klasy X. Z tym, że zarówno Amarok, jak i X-Klasa mają centralny dyferencjał tylko z większymi silnikami V6, bowiem w słabszych jednostkach tego nie mają. Ogólnie przyjęło się, że napędę dzielimy na part-time i full-time, gdzie full-time oznacza właśnie posiadanie centralnego mechanizmu różnicowego, a part-time nie posiada tego. To tak w takim bardzo dużym skrócie. I to też przekłada się na jazdę na co dzień, jak i w terenie. Do terenu lepszy jest właśnie układ jak w D-Maxie, czyli part-time, który nie pozwala na jazdę 4x4 po asfalcie A znowu full-time pozwala, ma nieco gorsze właściwości terenowe, ale pozwala czuć się pewniej na asfalcie i w codziennej jeździe I D-Max faktycznie w terenie radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze I co ważne, ten słaby silnik wcale nie jest taki słaby Producent świetnie dobrał przełożenia główne oraz reduktora i dzięki temu samochód świetnie pokonuje kolejne przeszkody Przełożenie reduktora to 2.48, a główne to 4.30. To, co mnie jeszcze bardziej zdziwiło, to cisza. Poza głośno pracującym silnikiem w kabinie jest cicho i nie słychać zawieszenia czy podwozia. A to w pickupie jest pewna nowość, bo zazwyczaj mają one słabe wyciszenie podwozia. A tutaj nawet na trasie jest nieźle pod tym względem. Szumie oczywiście wiatr, no i słychać ten traktor pod maską. Z tyłu D-Max ma resory piórowe, sztywny most i hamulce bębnowe, a z przodu mamy kolumny MacPersona i hamulce tarczowe. Podczas jazdy po asfalcie musimy być przygotowani na mocne wychylenie się nadwozia oraz duży promień skrętu, czyli cechy, no chyba, też każdego pick -upa. Układ kierowniczy też pracuje dość gumowo i do tego trzeba się przyzwyczaić. Nowością jest wspomaganie układu kierowniczego, które od teraz jest elektroniczne. Ale ogólnie wydaje mi się, że nowa generacja D-Maxa jest bardziej komfortowa i bardziej przyjazna do takiej jazdy na co dzień od poprzedniej generacji. Poprzednik był chyba bardziej toporny i taki spartański. I nie chodzi mi o wyposażenie czy wygląd, ale właśnie ze względu na prowadzenie po asfalcie. Muszę też pochwalić spalanie, bo auto jak na taką kolumbrynę jest ekonomiczne W trasie jadąc ciągle tak 120 km na godzinę nie przekroczymy 8 litrów Jadąc 90 zejdziemy nawet do 6 litrów W mieście odstrejowałem między 11 a 12 litrów. Bak paliwa ma 69 litrów Kolejna rzecz, która jest ważna do pochwalenia to wyposażenie Raz, że możemy mieć mnóstwo gadżetów, system bezkluczykowy, kamera cofania, podgrzewane fotele, automatyczne światła LED, tempomat aktywny itd. Ale jeszcze większe wrażenie robią na mnie systemy bezpieczeństwa Nie będę wymieniał ich wszystkich, zostawiam tylko grafikę na ekranie No robi to wrażenie, zwłaszcza że mówimy o wole roboczym No i tu też warto dodać, że D-Max jest pierwszym pick który uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP Pora więc na cennik Najtańszy D-Max to oczywiście ten z kabiną pojedynczą, który kosztuje 130 319 zł Ma on największe możliwości transportowe oraz jako jedyny nie występuje w opcji z automatem Kabina wydłużona kosztuje minimum 137 699 zł, a dopłata do automatu to 7380 zł. Kabina podwójna, jak testowana, to już wydatek minimum 143 849 zł. Testowany egzemplarz kosztował około 197 000 zł. Ceny podane to oczywiście ceny brutto. Nowej Suzuki Max pozytywnie zaskoczyło mnie przede wszystkim bojowym wyglądem, niskim spalaniem, świetnym napędem 4x4, niezłym wygłuszeniem oraz świetnym wyposażeniem. Minusem moim zdaniem jest silnik o przeciętnej elastyczności i bardzo słabej kulturze pracy, bardzo wolna skrzynia automatyczna, która na dodatek potrafi się pogubić oraz słabe plastiki. Ale z drugiej strony zarówno osiągi, prędkość skrzyni biegów, jak i plastiki nie są ważne w przypadku wołów roboczych, a przecież D-Max został stworzony do pracy. I nie dajcie się zmienić pozorom, bo iSUZU może i nie jest popularną marką w Polsce, ale ma ogromne doświadczenie w budowaniu pick -upów. Cześć!